wymianę rozpoczynamy od skompletowania narzędzi. Klucz 10, klucz filtra, klucz 17 i środków filtr, olej oraz dodatkowo płaskownik do odkręcania korka w lewo. Rozpoczynamy od zagrzania oleju do temperatury roboczej. Wystarczy filtr na odrodach białowy. Następnie odkręcamy płaskownikiem korek w lewo oleju umiejscowiony po lewej stronie bloku silnika. Odkręcamy kluczem 10 znajdujące się w przedniej części motocykla dwie śruby osłony regulatora napięcia. Regulator napięcia przymocowany jest do uchwytu dwiema śrubami. Do ich odkręcenia ponownie używamy klucza 10. Kolejne dwie śruby to śruby uchwytu regulatora. Tu również używamy klucza 10. Regulator dla wygody można odłączyć. Na dole bloku silnika umiejscowimy korek spustowy oleju. Luzujemy go kluczem 17 i odkręcamy palcami, pamiętając o podstawieniu pojemnika na zużyty olej oraz o tym, że olej jest gorący i można poparzyć palce. Kolejny krok to odkręcenie filtra oleju. Używamy do tego klucza do filtru. Przed odkręceniem tego filtra nie zapomnij podstawić pojemnik na zużyty olej. Po poluzowaniu filtr odkręcamy ręką i wylewamy zalegający w filtrze olej. Miejsce po korku spustowym czyścimy i wkręcamy korek spustowy. Używając klucza 17 dokręcamy niezbyt silno, aby nie zerwać filtru. Prawidłowy moment obrotowy to 20 Nm. W użytym filtrze HF303 uszczelka publicznie została nasmarowana. Jeżeli tak nie masz, nasmaruj ją olejem. Nakręć filtr oleju na wystającą śrubę i dokręć bez użycia klucza. Wystarczy mocno dokręcić ręką. W celu zapobieżenia rozlania oleju przy jego wlewaniu do miski olejowej warto użyć lejka. Przybliżona ilość oleju wymagana podczas wymiany to około 3200 ml. Do kontroli właściwego poziomu oleju skorzystaj z okienka inspekcyjnego znajdującego się w dolnej lewej części bloku silnika. Właściwy poziom oleju powinien zawierać się pomiędzy liniami minimalnego i maksymalnego poziomu w okienku inspekcyjnym. Należy przypomnieć, że olej użyty przy wymianie powinien spełniać normy pokazane na zdjęciu. Zależnie od temperatury otoczenia i sposobu eksploatacji motocykla, lekkość można zmieniać zgodnie z pokazaną zależnością. Montaż zdemontowanych elementów wykonujemy w odwrotnej kolejności, a więc najpierw przykręcamy uchwyt regulatora, następnie sam regulator, a na koniec jego osłonę. Końcowa czynność to odpalenie silnika tak, aby olej dotarł do wszystkich elementów wsparcia malowania. Ostateczna kontrola braku wycieków i właściwego poziomu oleju oraz, jeżeli zachodzi taka konieczność, jego uzupełnienia.